Opatrzność czuwa nad tobą. Nie martw się, szczęśliwy los. Bliskie małżeństwo, szczęśliwa starość i spełnienie marzeń miłość, wielkie szczęście. Co ty, szulernie jakoś się otwierasz, czy co? Jo? No chyba nie jo. Za robota by się jakoś wzięła. Jo, za robota? Nic nie robisz od rana i no grosz sama ze sobą w karty. Wygrywasz chociaż, czy przegrywasz? Nie grom z nikim, w karty to są karty tarota. Czyje? Czyje? Tarota. No to weź i mu je oddej, bo mi zaczynają na nerwy działać. Komu? No temu twojemu tarotowi. Ja nie wiem, że inne kobiety to mają normalnych, znajomych, a ty nikt, no szulerów, karciorzy i Bóg wie kogo. Słuchaj, ten tarot to nie jest żaden mój znajomy, rozumiesz? Bo tarot to jest takie układanie wróżb, głupie luku. No to widać, że już ciebie do reszty na dekel siadło. Żebyś ty chociaż była jakimś poważnym szulerym. To może by coś z tego było, ale wróżby jakieś? Żebyś ty chociaż raz w życiu był troszeczkę elegancki, wiesz? No, to jest najlepszy dowód na to, że ci już do reszty siadło. Jo nie jest elegancki, tak? Jo! No szczęście, bo ja by ci zaraz pokazał, kto tu nie jest elegancki, wiesz? Ha! Obcokrajowiec, dobrze urodzony. Cześć, Bercik. Cześć, Warszawio. Dzisiaj będzie mój wielki dzień. A, będzie miał ta końska choroba zaś, ja? Jaka końska choroba? Co, ty zwariowałeś? No ta, no ta, ta, jak i tam. Cześć, Biesiu. Czekaj, jaka to była choroba? Nie pryszczyca, ino ta koniunktura, tak? Nie, Bercik. To żadna choroba, to jest przeczucie. Rozumiesz, że będzie dobrze. Dzisiaj wytarguję wielki majątek. I no, że u ciebie te przeczucie już jest bardzo chorobliwe. Ty zawsze je możesz, ale jeszcze nigdy ci się nie sprawdziło. A gdzie? Co mi jest? Stał się lewą nogą, czy nie? Go znosz. Zbyszek, ja czasami myślę, że on ma dwie lewe nogi, bo dwie lewe ręce to on już był. Nie mogę się rozpraszać, bo mi wróżba nie wyjdzie. Tak? A co ty? Tarot. Tarot? Aha, tarot. To jest jeszcze gorsza choroba jak koniunktura. Zdaniem jo jest nienormalny, tak? Jo wcale nic takiego nie powiedziała. Ale pomyślałaś. A właśnie, że nie. A właśnie, że tak, jo słyszał, jak żeś pomyślała. Żaden nie myśli tak głośno jak ty. Twoje myśli, one normalnie wrzeszczą na całą kamienicę. Ale Bercik, spokojnie. A czy on nie jest spokojny? Jo jest całkiem spokojny. Te. Wiesz, co ona robi całymi dniami? Siedzi przy stole jakieś karty przekłodu. I to jeszcze, żeby to były jej karty, swoje, żeby miała, ale od jakiegoś tarota. Ja by się swoich kupić nie mogła. I wiesz, co z nimi robi? Ona się z nich wróży. No wiesz, Bercik, każdy chce poznać swoją przyszłość. O, to co? Ona nie zna swojej przyszłości. Mnie się spytaj, ja ci powiem. Czeka cię bogato przyszłość z mężczyzną przystojnym, inteligentnym, średniego wzrostu. O. Jak to? To ty myślisz, że Andzia od ciebie odejdzie? Ja o sobie, Godum! Nie rozumiesz? A, o sobie. No tak. Przestój, synę, zachowujesz się jak baba z klimakterium. Co w tym złego, że ja się wróża? Ja ci powiem więcej, ja się zamówia wróżka do domu. Co się zamówisz? Wróżka do domu. Czytała w gazecie takie ogłoszenie, było napisane Agencja Czary Mary, szeroki wachlarz wróżek z dojazdem do domu. No proszę, wolny rynek, nie ma to tamto. Agencja z wróżkami? Ja. No to widzisz, świat zwariował. Świat cały zwariował, bez tego dają, że Bercik jest kopnięty, tak? Ty czekaj, a może to jest taka agencja, wiesz? Miła wróżeczka, biust trójeczka. A gdzie ani pisali tam, że te wróżki są bezpruderyjne? Przestój, wątaj no jedno w głowie. Dobra, zmieńmy temat. Idę dzisiaj do teatru. Idziesz ze mną? Dokąd? Do teatru. Co? Ja z tobą mam iść dokąd? Do teatru. No, to widzisz, wariatka, widzisz, to ona zwariowała, nie jo. Zaraz, no przecież mówi ci się do teatru, no. Zbyszek, czy ja jest wariatka, że ja dlatego, że chcę iść do teatru? Nie. Ale po co, no? No, Bercik, ty chyba wiesz, po co się chodzi do teatru. A wiem. Gerard też kiedyś chodził do teatru. O, widzisz, taki menel chodził, a ty nie możesz? Ty, ustań, przestań. Gerhard chodził do teatru. Chodził.
On tam ludziom z tych kurtek wyciągał z szatni pieniądze, ale go chycili, no. Bez to godum, że schodzenie do teatru nic dobrego nie będzie, wiesz? Tam już teraz to już przesadzasz. Nie przesadzą, dostał kolegium, słowo honoru. No ale Andzi nie o to chodzi. Przecież Andzia nie pójdzie do teatru po to, żeby komuś podbierać pieniądze. A no pewnie, bo ona do tego interesu jeszcze dopłaci, nie? Do teatru się wymyśli. Całe życie nie chodziła do teatru, a na roz... Do teatru, kobieto! Co ci się stało nagle? Idę dzisiaj na Kurfantego. Patrza. I wiecie, kto tam na mnie czekał w bramie? Achim. Kto? No Achim, to był taki mój kolega ze szkoły średniej. Strasznie się we mnie kochał. Jeronie. Wyla to już lot tymu. O! Wiesz co? Tak dawno tymu to nie było. Najwyżej z 20. No dobrze. No i co ten Achim? Achim po śląsku się go dotknął. Achim, proszę ciebie, był strasznie uparty, wiesz? On tak chodził za mną, podrywał mnie, ale ja go nie chciała. No fakt musiał być strasznie uparty, jak 20 lat na ciebie czekał w bramie. Nie czekał, my się spotkali przez przypadek. Wiesz, Zbyszek, on się urodził w Kassel, teraz mieszkał w Niemczech. On tu przyjechał na odwiedziny. Aha, no i co, i zaprosił ciebie do teatru? No, z żoną. A co ty gadasz, Andzia? Przecież ty nie masz żony. Ty jest głupi, on mnie zaprosił ze swoją żoną, mnie z moim mężem. A, no to Hercik, jeżeli tak jest, to wypadałoby, żebyś poszedł do teatru. Po moim trupie jeszcze się nie zdarzyło, żeby porządny Hanys włóczył się po teatrach. Koniec. No, ale powiedz mi, no co ci szkodzi? Pójdziesz sobie do teatru, rozerwiesz się, wyluzujesz. Daj spokój. Tela Lodrzek nie chodził do teatru, to i na starość nie będę się wygłupiać. Niech się idzie sama. A widzisz, sam mówisz, że nigdy nie byłeś w teatrze. A teatr jest dla ludzi. Nie do ludzi, ino do warszawioków. Sami żeście to wymyślili, to się możecie chodzić. A porządnych ludzi w to nie mieszajcie. Becik, i nie myśmy to wymyślili, ten teatr, tylko starożytny. A do mnie warszawiok i warszawiok. Czy starożytny, czy nowożytny. I nie warszawiacy, tylko Grecy. No, Greka to już wy umiecie tam budować. Nie przekonasz mnie. A co by ci szkodziło? Roz w życiu być eleganckim człowiekiem. Roz w życiu pójść elegancko do teatru, co? No właśnie. Andzia ma rację, posłuchaj jej. No dobrze, załóżmy, że Andzia ma rację. No to co, czy on nie jest aż zanadto elegancki? No popatrz się na mnie, ty też się popatrz, no. To co, jakby ja poszło jeszcze do teatru, to by była przesada. Co za dużo, to niezdrowo. Co, Zbyszek, ja chyba pójdę do wróżki. Wróżki? A po co? Bo może czeka mnie lepsze oświetlano przyszłość, niż męczenie się z takim psychopatą jak ty. No. Teraz wiem, dlaczego Andzia wróży sobie z tych kart. O, patrzcie, co ja wybrałem. Mężczyzna młody, do 25 lat, często mundurowy, jasny blondy. No to uważaj, bo ci się może jeszcze sprawdzić. Laufer, Leufer, Linoleu. To jest Byszek, nie pasuje. Poczekaj, może tu... No i co, obcy? Ładnie? No, Andzia. Nie ma to tamto. No, szkoda, że jestem niewyspany, bo ja bym z tobą poszedł do teatru. Daj spokój, odstawiła się jak stróż Boże ciało. Becik, a ty nie jesteś o nią zazdrosny? Jo? A o co? Jak to o co? No puszczasz Andzię z jakimś obcym facetem do teatru? A niech się idzie z tym Ślimokiem. Ślimokiem? A ty go znasz? Nie, ale chyba słyszałeś, powiedziała, że się w niej kochał. No to co? No to ja znam już paru facetów, którzy się w niej kochali. Ja byś widział same maszkaruny. Małe ryby z wyłupiastymi ślepiami. A, to ja już teraz wiem, dlaczego Andzia wyszła za ciebie. A, no właśnie, bo ja w końcu trafiła na prawdziwego mężczyznę, to jak miała za mnie nie wyjść? W końcu lepiej mieć w domu kawał chopa niż ślimoka. Czekaj, a jak to jakiś elegancki gość? Co to, takich, co to Andzia lubi? A? No chyba żartujesz, jak facet wielkości tabureta może być elegancki, no? No, chyba, że wyposażenie do kuchni. Idzie. A, widzisz, chyba właśnie przylos. Założa się, że po tylu latach jest mały, jest taki ruby, łysy, a dwa razy rubszy niż był za młodości. Dobry wieczór, te kwiaty to dla mnie. Witam. Dla pięknych kobiet piękne kwiaty. I tego zobacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Hubert.
Tak? A kim jestem? Nie, Zbyszek jestem, panie Ślimak. Linkę. Linkę. A, Linkę. Co, samochód się zepsuł, a nie można go na popych? Pomożemy z kolegą. Nie, nie, ja nazywam się Linkę. Joachim Linkę. A, Joachim Linkę, no tak. Ale z pana chłop wyrósł, panie Linkę. Jak malowanie. My się znamy? Bercik mi opowiadał. No co to znaczy w porę wyjechać do Niemiec, prawda? Dobre odżywianie, o, te sprawy, no pogratulować, pogratulować. To może ja wstawię te kwiaty do wazonu i idziemy, Achim, co? Ty, a ty dokąd, Berci? Zaczekajcie na mnie. A co, idziesz z nami? Teraz mi to dopiero godosz. Ja bym cię wyprasowała przynajmniej jakiś garnitur. W co ty się teraz ubierzesz? Coś wymyśla! Achim, ja cię przepraszam, ale on cały dzień godał, że on nie może z nami iść. No cóż, nie szkodzi. Ale pan wyrósł, no. I taki przystojny, nie, Andzia? Zbyszek, co ty za rzeczy wygadujesz? No wiesz, spodziewałem się kogoś innego. Niestety, może pana zawiodę, ale ja nie należę do mniejszości seksualnej. Pan wybaczy. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mnie to nie przeszkadza. Tak? Ja. Jurek jest gotowy. Ty chcesz iść w tym do teatru? Jak chcesz, to mogę ściągnąć i iść w gaciach. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Moja żona czeka już na dole w wozie. I co się ciebie naraz stało? To mi się stało, że potrzebuję iść do teatru. Czuję, że muszę obcować z kulturą i sztuką. Jak nie pójdę dzisiaj do teatru, to chyba kogoś zamorduję. Bardzo proszę. To dobra, to idziemy. La la, la 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 la. Witam teatromanów. No jak tam sztuka? Ani się nie pytaj. Ja już w życiu nikaj z nim nie pójdę. A co się stało? Wynudził się. Bercik, chrapałeś? No przyznaj się. By chrapu to by jeszcze było pół biedy, wiesz? A co zrobił? Wciągnął się w akcję. No to co? No, takie było ciekawe, co? Zbyszek, żebyś ty wiedział, jak on mnie skompromitował. Ale co się stało? No mów. Po prostu uważam, że jak na moich oczach jakiś pieruński drybla zdusi kobieta, no to Zbyszek wybacz, ale obowiązkiem porządnego człowieka jest interweniować. Takie są u nas zasady, taką jest tradycją. No i bardzo dobrze, ale zaraz. Kto dusił? Gdzie dusił? No ten Otello na scenie dusił ta, no Desdemona. No tak, no, no i co? No i żech mu wtrąbił. Co żech miał zrobić, no? A ty mi nie godaj, że to był rasizm, bo to nie był żaden rasizm. Ten murzyn nie był prawdziwy, ino farbowany. I o całą pięść miał ucioprano z czarnego pudru. Taki wstyd. Aktora. Aktora uderzyć na scenie, rozumiesz, Zbyszek? No ale poczekaj, Andzia. Może chociaż źle grał. Na co to mu do rzeczy? No wiesz, no co ma do rzeczy? Może mu się należało. No właśnie. Co byś ty wiedział, co tam się działo? Policja chcieli wzywać. Dobrze, że Achim jest taki przytomny, wiesz? I powiedział, że to należy do przedstawienia. I co? I uwierzyli? No uwierzyli, no to wszystko przez ten jego mundur. Co wyglądał choćby aktor? I no, że z jakiegoś filmu science fiction. Ale Andzia... Ty już lepiej nic nie godaj. Ty już nikaj ze mną nie pójdziesz. I pamiętaj, jutro idę z Achimem do opery. I ty na pewno nie pójdziesz z nami. Możesz być pewny. Ale jo... Ale jak pójdziesz, to pamiętaj, zapomnia, że nie chodzisz w mojej wadze. Dobranoc. Joją kiedyś tyż, jak tym Untello, wiesz? Untello ty. Cicho. Do jutra zapomnę. Weź, co taki smutny? Oj, nie martw się. Najważniejsze, że nie udusiłeś tego Otella. Zbyszek, a może jo doprawdy jest nieelegancki, co? Ale nie przesadzaj. Człowieku, dla mnie to ty jesteś bardzo elegancki. Doprawdy? No. Nawet teraz, w tej chwili. No, weź popatrz tak na mnie. No, Jerzek elegancki czy nie? Nawet w tej chwili, chociaż... Co? No, możliwe, że nie powinieneś jeść tego krupnioka z gazety. Ale przecież to jest dzisiejsza gazeta. Patrz, świeżutko, czysto. Bercik, no tak, ale eleganccy ludzie nie jedzą tak zwyczajnie krupnioka z gazety. Może raz ty. O, mam. Teraz lepiej.
Teraz lepiej. No moim zdaniem w dalszym ciągu jesz z gazety. No nie, no, no jak? No przecież teraz to jej z kolorowego tygodnika. No, no padaki kolorowy. Słuchajcie, pogadaj z Andzią, bo ona się na tym lepiej zna niż ja. Nie ma szans, bo wczoraj ze mną nie godo. Zbyszek. A jak ona mnie zostawi? Andzie? A dla kogo ma zostawić? Dla tego Jachima? Przecież on ma żonę. No, jako tam żona ty, byś ją widział, jak półtora nieszczęścia. Sama woży tela, że ją prawie nie widać. To Andzi biust woży prawie tela samo, co ona cało. Ja to mam żona. Ja mam żona, chłopie. Ja bym miał dwie żony. No, półtorej. Normalni ludzie mają jedna żona, a ja mam dwie. Bercik, ale moim zdaniem nie ma się czego obawiać. Nie, abyś ty widział, jaki ten Anim był elegancki. Ten. On był ci taki elegancki, że ja myślał, że już bardziej elegancki być nie można. A jak my wleźli do teatru, on był ci jeszcze bardziej elegancki. No, faktycznie, coś mi się tu nie podoba. Ale nie martw się. Braj, czego to mu bije gębę równo, wiesz, po obu stronach. Au revoir, s'il vous plaît. To nic nie do. Nie ma szans, chłopie. Wspólne tematy mieli. Godali o jakiejś magii, o tym tarocie. Co to w ogóle jest, ty? O wróżbach jakichś. Ty patrz, ale co te Andzie odbiło z tymi wróżbami, nie? Ja wiem. Co? Ona chce, żeby jej wróżka wywróżyła, czy ma być ze mną, czy z tym Achimem. Bercik, nie przesadzaj, nie przesadzaj, no. Nie przesadzaj? A po co pożyczał karty od tego tarota? A po co do wróżki dzwoniła? No po co? No tak, no dzwoniła. Chciała. Dzwoniła. Chciała dzwonić. Mówię ci, że dzwoniła. Jak ty spałeś i ja spałem, to znaczy ona myślała, że ja śpię, nie? Wiesz? To co? No to co? No to właśnie się z nią przez telefon umówiła z tą licencjonowaną wróżką na godzinę 18. No nie, no jasne. Więc na 18 to już za godzinę. No. To już za godzinę. Co robić? No, co robić? No, co robić? No co robić? No. Nie przejmuj się, no nie panikuj, może wszystko będzie dobrze. Ty. A jak ta wróżka jej wywróży, że ona ma być z Achimem? Jasne, co robić? Być, poczekaj. Spójrz na mnie. Co? Jakby się coś takiego stało, to pamiętaj. Możesz na mnie zawsze liczyć. Kumple z wojska, to nie ma to tamto. No może i tak, no ale... No, Andzi, to ty mnie nie zastąpisz. Nie, no co robić? No, Andzi, to ci ja nie zastąpię, no ale... Ale Becik, uspokój się na człowieku, no. Pierwotnie przez ciebie gazeta, żeś zeżarł. Zostaw tego krupnioka, chodź. Kto tam? Wróżka! Już otwieram. Pokój temu domowi Salem Alejku. Proszę bardzo na pokoje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. O, dziękuję, ja już piła kawa. O, pani widza już mi też wypiła. No ale przecież miało być wróżenie z fusów, nie? Co? Tak, wróżenie z fusów. To bardzo niehygieniczne. A co by pani chciała wiedzieć? Przyszłość. Generalnie interesuje mnie przyszłość. To będzie bardzo trudne. Bo wie pani, przepraszam, przeszłość twoja już zną, ale ta przyszłość by mnie interesowała. Kiedy godą ci durno, babo, że... Przepraszam? To ja przepraszam, uniosłeś się lekko. A więc tak, przyszłość. Widzę, że pani będzie miała dużo pracy. Pracy? A jakiej pracy? No, będzie pani musiała umyć ta szklonka. A coś więcej? A pewnie, że więcej reszta gorków tyś tam czeko. No, ale nie, musi pani dbać, żeby tego przypadku pani mąż nie robił, żeby się biedoczek nie przemęczył. Ja? A co pani tam jeszcze widzi, co? A co tu jeszcze widzę? No, widzę tu chudego, szpakowatego blondyna, co się pierun wie, czemu przy pani kręci. Na pewno jest Achim. Oj, zły człowiek! Ale niech się pani nie martwi. Bo obok pani jest jeszcze wysoki, muskularny, przystojny, prawdziwy mężczyzna. Blondyn! Blondyn. Nie znał takiego. Co znaczy pani nie znał? No, o pani mężu go do mnie? Nie, mój mąż jest raczej taki mały, gruby i śmieszny.
Ironia, jak oszczela w tym kaczy łeb, durno babo, to... Ależ proszę panią! Żodne tam, proszę pani, ja jest wróżką przodową, ja wiem co ogodą. Pani może jest co najwyżej średniego wzrostu, słyszy pani? Średniego! Może to za społeczeństwo, to... Oddawaj moje ciuchy, ale już! Brek! Bercik, wyrwała mi się. Zbyszek, puść w tej chwili ta pani, przepraszam bardzo, co się tu dzieje? Ja tej kobiety w ogóle nie znam. Bercik, przepraszam, kim pani jest? Jestem licencjonowaną wróżką, zamówioną do tego mieszkania na 18. I co oni pani zrobili? Rozebrali mnie. Rozebrali panią? Ale ja ją zostawię Zbyszkowi. Zbyszek, coś ty tej pani zrobił. No, jakoś nic. Nic? A pewnie, że nic. Tylko kazał mi stać i pilnował. Chodź do tukej, come on baby, chodź tu do mnie, w tej chwili. Ten cały cyrkus i ta cała maskarada była z mojego powodu? No, bo ja cię chciał, Andzia, ja cię chciał przekonać. Do czego? Żeby zostawiła tego Achima i żeby została ze mną. No, że się myślał, że jak Bercika nie posłuchasz, to może posłuchasz wróżki, no ale... Nie, jak tak, to idź do Achima, idź. Tyś naprawdę myślał, że ja wolę tego sztywniaka Achima od ciebie? A nie? To tyś jest naprawdę głupi psychopata, wiesz? Tak? Ja. Dobra, dobra. Za wróżbę należy się stuwa. A za szkody moralne? Ale zaraz, przecież nie było żadnej wróżby. No właśnie, to ja wróżył społecznie. Ukradłeś mi mój strój. No, ale zaraz, no, ponegocjujmy. Powiedzmy, że kolega mój wziął ten strój w leasing, sam strój, bez usługi. Nic mnie to nie obchodzi. I ja tu przyszłam powróżyć, a nie żadne tam leasing. Nie trzeba. Mnie się wydaje, że już chyba znam swoja przyszłość. I co, dobro będzie, nie? Dobro nie wiem, ale średnio na pewno. Bo zostawam z tobą, mój ty mały, kochany wariacie. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanesy się z korolami. Z pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są mi hanesy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo hanes chce mówić, a korol chce godać.